jesteśmy już w trasie, tak naprawdę zostało nam tylko 20 minut do parkingu, który Damian zarezerwował. No, ale jako, że jest późno, droga jest naprawdę pusta, przyjemnie się jedzie, mamy jeszcze naprawdę sporo zapasów, więc myślę, że zatrzymamy się jeszcze na Urenie, bo Damian coś mówił, że chce mu się siusiu. No, ale zostało nam dosłownie 20 minut. No, szczerze boję się trochę odprawy, ponieważ tych papierów, kurczę, jest naprawdę sporo. Mam nadzieję, że mamy wszystko i że wszystko dobrze wypełniliśmy i że pójdzie bez przeszkód i żadnych takich nieprzyjemnych sytuacji. Mam nadzieję, że po prostu pójdzie dobrze. My już na lotnisku dotarliśmy bez problemu, no i mamy jeszcze naprawdę sporo czasu do odlotu, więc będziemy nagrywać TikToki. No i idziemy sobie do naszego terminalu B. Powiem wam, że jest naprawdę całkiem sporo ludzi. A może tutaj zrobimy zdjęcie? Tutaj sobie stanę z lapaliską? Dobra. No właśnie, fajnie wygląda. Co tam będziesz jadł? Kupiłem sobie bułę z serem drożdżówką. Miam, miam, miam. Nie, no to jest zamknięte. Zamknięte. Zobaczmy, co jest na górze. Chyba przyszła bez żadnych przygód, bardzo szybciutko. Spodziewałam się, że będziemy stać dużo dłużej przez te wszystkie dokumenty, które musieliśmy wypełnić. Jest fajnie, spokojnie, cisza, tylko jeden jest minus, że wszystkie sklepy są zamknięte, dosłownie wszystko jest zamknięte. Tak. Więc możemy sobie tylko siedzieć i czekać na samolot już. No, ale samolot mamy jeszcze sporo. 2 godziny 15 minut. No, więc po prostu się przejdziemy, zobaczymy, co jest i jak wszystko wygląda, ale ogólnie lotnisko jest bardzo, bardzo przyjemne. Nowoczesne, nowe. W sensie, bo jest rozbudowane. No i też dużo rzeczy jest w remoncie, to widać, że właśnie dużo sklepów jest w remoncie. Gdzie w remoncie? No takie są, tak jak przychodziliśmy. Ale wszystko jest, kochanie, realne. Jak nie? Tu to jest niezrobione, jest puste. Może. No. Może ma rację. Znaleźliśmy coś takiego, jest to wielka kabina, tutaj macie zielony green screen i możecie sobie zrobić zdjęcie i ja chcę tu. Na samolocie? Tak. Czekaj, cofniemy się. Możemy sobie siłać i będzie... Tak, poczekaj. Ale spoko! Dobra. Dolecieliśmy na miejsce, jest godzina 5. Myślałam, że się zdrzemnę, że uda się zdrzemnąć w pociągu. Fuu, w pociągu. Witamy was o poranku. Przywitał nas piękny wschód słońca i nagrywamy sami. Jesteśmy w autobusie, już wszystkich rozwieźli po hotelach i zostaliśmy tylko my, jak zwykle. Jak zwykle zostaliśmy tylko my. Pokazuje nam nawigacja, że mamy 7 minut? Nie, parę minut. Parę minut. No, ale jesteśmy ultra zmęczeni. Mamy zamiar pójść spać, ale zobaczymy. Na pewno ja muszę zjeść śniadanie, bo jestem super ultra głodna. Jestem strasznie głodna. Witamy was drugiego dnia. My już jesteśmy po obiadku. Z racji tego, że wczoraj był ogrom niespodzianek i dzień, w którym się zastanawialiśmy. Nie było czasu nagrywać cokolwiek. I wczoraj też byliśmy bardzo, bardzo zmęczeni. Tak, to było wczoraj męczące. To teraz wam pokażemy resztę naszego hotelu. Pokażemy wam, gdzie się zatrzymaliśmy, a naprawdę miejsce jest bardzo urokliwe. Jak widzicie, to jest nasza restauracja. I tutaj mamy piękny basen z pięknymi palmami. I tutaj widzicie widok na morze. I tam dalej są górki.
Więc my już zjedliśmy, talerze są puste, dopiliśmy wodę i idziemy wam pokazać. Go! Room tour! Room tour! Mamy jeden z barów. Tutaj mamy taką strefę też piękną. I tutaj jest nasze... Pomieszczenie spotkań alkoholików. To jest nasze ulubione miejsce. Znaczy nie ulubione, że jest tu, tylko ulubione, bo jest niesamowity widok. I tutaj jest bardzo dużo basenów, nawet nie użytkowych, ale takich dekoracyjnych. I tutaj mamy taki podest. Możesz otworzyć, jak coś. Damian nam otworzył. Mamy drewniany taki pomost. Na morze. Bardzo fajne miejsce. I sobie wracamy. Zamykamy. Żeby pani nie było zimno. I chodźcie, i teraz idziemy do nas. Tutaj bardzo mi się podoba. Też mamy Damianowi, że zrobiłam tutaj zdjęcie. I teraz zaczynamy... Jesteśmy na pokojach. Tak. W sumie to nie są takie pokoje. Widzicie? Mój ogródek. Ogródek, macie basen i dalej jest. Dbam o niego. Codziennie podlewam. Tak? Tak. Basen też będzie wysłać jak szumi. Tu baseny. Słuchajcie, jak masz regle prawie, to jest basen innego państwa, ale dzisiaj tutaj robiłam zdjęcia po prostu. Żeby nie było, basen. Ktoś tam ma? Ktoś sobie może i pływa? Tak. Ale nie dziś. Potrzebuję karty. Karta jest w to. Byliśmy w prezencie na kopienną torbę. Jest. Jesteśmy już rozpakowani. Ale pokażemy wam. Nasz pokój. Tutaj mamy umywalki z lustrem. Dwie. Tutaj mamy taką malutką toaletkę, kibelek. Żeby fizjologicznie trzeba robić. A tutaj mamy bardzo ciekawe rozwiązanie, z którym ja się nigdy wcześniej nie spotkałam. Tutaj mamy wannę, a tutaj mamy od razu prysznic, więc tak naprawdę możemy to wcześniej się pompać. Każdy z nas ma swoją szafę, mamy tutaj. To bardzo przestronne w ogóle te szafy. Oko. Tutaj jest Damiana szafa. I to też spoko wczoraj ogarnęliśmy. Jakieś bikini. A, to jest cała bikini na... Woda uzupełniona. To zdjęcie. I ta ściana, jako że wiecie, tutaj macie strefę łazienkową, tą ścianę można przesunąć i sobie zamknąć do końca. On dość ciężko. Chodźcie, więc tutaj cały. Zrobiłam, o Boże, dostaliśmy róże! No, tak, no. I przesunęliśmy stolik, znaczy ja przesunęłam dzisiaj, bo tutaj mam lustro. Do zdjęcia, więc pewnie któryś dzień zrobię sobie tutaj zdjęcie, dlatego sobie przesunę. I z tych domków, które my wybraliśmy, to jest Boom 3. Każdy ma swój balkon albo taras i basen. Czyli bungalow. Bungalow numer 3, bo jest jeszcze bungalow 2, ale one już mają tylko widok na obód. No i w bungalow 4 to chyba te noże. Tak, bungalow 4 one mają razem basen z widokiem na morze, ale już nie były dostępne. Nie, my nie mamy basenu. I tak się prezentuje nasz widok. Mamy basen, który jest naprawdę ogromny, aż żałuję, że jesteśmy tylko we dwójkę, bo tutaj naprawdę moglibyśmy ze znajomymi na czas bawić. Mamy widok na morze. Pierwszy raz w ogóle mam widok na morze. Może zademonstrujesz, jak się pływa w basenie. Mam włosy zrobione. Mamy swoje... Nie wolno skakać. Nie wolno skakać i mam 1,40 m aż, więc on nie sięga dotąd, więc te baseny są naprawdę głębokie. Z tego, że Livia jest niska, to sięga tak. Prawie szyi. I mamy swoje leżaczki. Mamy swoje krzesełka, więc naprawdę, jeżeli jest tłum na basenie, to możesz spędzić tak dzień. Jeżeli chcecie po prostu spędzić go na basenie. I widok jest niesamowity.
Tam jest restauracja. Tam. Stamtąd przyszliśmy niedawno. Tak. A tam są na te najnowsze bungalowy, tak, gdzie mają basen chyba głębszy jeszcze. I one mają bezpośrednio tak jakby połączenie z morzem. Z morzem. I powiem wam, że kurde, popatrzcie też na ten tutaj basen obok. Polecamy Grecję, ale wydaje mi się, że Grecja jest dużo lepszym rozwiązaniem już last minute, na wrzesień bardziej. Październik jest dość pochmurny, co można zauważyć. Zanim przylecieliśmy, to prognozy pogodowe pokazują nam, że przez te dwa dni, które będzie, padało. Znaczy się nie pada, ale jest dość pochmurno. Razu nie padało. Jest dość pochmurno, a jak jest pochmurno, to jest naprawdę niestety chłodno. Jak widzicie w sukience, jest chłodno, więc jakby... Ale ja się kąpałem już. Ja też się kąpałem w morzu. Tam górki są słoneczne. Tam pada słońce, u nas jeszcze nie, ale zaraz przyjdzie. Tak, ale jak widzicie, właśnie niebo jest takie trochę pochmurne, trochę nie. No i niestety, jak nie ma słońca, to jest chłodno. No 22 stopnie, ale od morza to ciągnie, to trochę chłodniej się czuje. Jak jest słońce, jak nie ma chmur, to naprawdę jest strasznie gorąco. Ja tam się opaliłem. Tam się opaliłem jak zwykle. Czerwony jak rak. Więc myślę, że jeżeli myślicie o Grecji, coś last minute, to polecam we wrześniu, w październiku już bardziej. Do września max, do września max. W październiku już bardziej na zwiedzanie, bo w taką pogodę zwiedzanie po prostu idealnie, ale tak, żeby chillować nad basenem czy w morzu, no to już jest za chłodno. Tak jest. Dobra, kończymy ten odcinek. Tak, dziękujemy wam za oglądanie. To taki room tour, a jak coś ciekawego się trafi, to nagramy. Co teraz będziemy robić? Teraz idziemy obijać się. Dobra, idę.